Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem Airbike'a. Dzisiaj Wam opowiem o modelu Speed Concept marki Trek. Jest to flagowy rower czasowy Treka. Ta wersja jest na rynku od 3 sezonów. Wcześniejsza opierała się o tą samą ramę, różniła się minimalnie detalami. Na bazie modelu 7.0 powstała wersja 7.5 Airbike Edition, to znaczy zastąpiliśmy fabryczny aluminiowy kokpit. Tutaj powyżej końcówki widelca już zaczynał się adapter pozwalający zamontować klasyczny mostek i aluminiową kierownicę. Wszystko wywaliliśmy. Zamontowaliśmy zestaw karbonowy, typowo triatlonowy. Można też założyć wersję UCI Legal, wtedy kierownica jest podcięta. Co prawda powinien być wtedy jeszcze również podcięty widelec, żeby była to wersja całkowicie UCI Legal, tak jak jest to w fabrycznej wersji 7.5 na 2017. Zmodyfikowaliśmy grupę napędu. Fabrycznie była tutaj założona 105 z korbą RS500. Założyliśmy kompletną grupę Ultegry 6800 z wersji elektrycznej, z korbą też Ultegry. Sterowanie biegów oczywiście zarówno z leżaka, jak i z manetek hamulcowych. Junction wyprowadzony w fabryczne miejsce, umieszczony tutaj na górze. W wersjach z wysokim mostkiem można się pokusić o schowanie junctiona w środku. Można też użyć łącznika od nowej grupy elektrycznej Durace'a. To jest wtedy port ładowania montowany w ramie i sobie tutaj gdzieś znaleźć miejsce na zamontowanie tego portu w ramie lub chociażby nakładce mostka. Zostawiliśmy w tym modelu aluminiową sztycę. Jeżeli ktoś szuka gramów do urwania, to tutaj jest potencjał, można wymienić sztycę na karbonową. Zostawiliśmy fabryczne siodło Vision, dlatego że zawodnik i tak będzie fitował rower pod siebie i dobierał indywidualne siodełko. Dla tych z Was, którzy nie znają modelu Speed Concept, wymienię szybko główne zalety tego modelu. I tak, jest to po pierwsze pełna integracja wszystkich kabli i linek wewnątrz ramy. Tak jak popatrzycie z przodu na ten rower, nic praktycznie nie wystaje poza jego obrys. Druga duża zaleta tego roweru to hamulce. Do wyregulowania rozstawu klocków wystarcza jeden taki mały klucz. Z lewej strony regulujemy dwoma śrubami ustawienie szczęk tylnych. Przód regulujemy śrubą regulacyjną, do której dostęp mamy przez ten malutki otwór. W bardzo prosty sposób możemy przestawić szczęki z kół startowych na koła treningowe. Jedynie wymiana samych okładzin jest ciut bardziej skomplikowana, ale dalej jest to do wykonania we własnym zakresie przez rajdera. Trzecia duża zaleta Speed Concepta. Jest to mega łatwy w dużym zakresie fitting pozycji w segmencie tutaj kierownicy. Trzy wysokości mostka, super low, medium i wysoki. W dwóch długościach tutaj mamy mostek długi, może być też mostek prawie pionowo zamontowany nad widelcem krótki. 3 czy 4 wysokości tego spacera, dodatkowy mały spacer wkładany pod pady. Kilka ustawień wysunięcia lemontki, kilka różnych wersji lemondek. Tutaj akurat mam z koncepta dwa dodatkowe kokpity. Można bardzo popularną jotkę wymienić na model prosty dla czasowców albo eskę troszeczkę podgiętą do góry. Czwarta zaleta Speed Concepta to system integracji wszystkich pojemników do przewozu różnych rzeczy. Możemy zamontować fabrycznie dopasowany do modelu Speed Concept Speedbox. Jest to przykręcany na dwie śruby pojemnik do przewozu żelków i batonów na górną rurę ramy. Na tych dwóch otworach montowany jest draft box, który też idealnie tutaj pasuje i pozwala przewieźć pompkę, zapasową dętkę, uszczelniacz, tego typu rzeczy. Na kierownicy montowany może być przez ten adapter
fabryczny koszyk Bontragera. Może być też na samym adapterze bez tego koszyka zamontowany system nawadniający z piciem przez rurkę, to już zależy od preferencji zawodnika. Kolejna zaleta jest to sztyca pozwalająca na obrócenie jej. W tej chwili mamy założoną sztycę z mocowaniem siodła w pozycji tylnej, ale jeżeli mielibyśmy zawodnika, który jeździ bardzo przesunięty ku przodowi, możemy tą sztycę obrócić, uzyskując jeszcze mniejszy offset. Ostatnia zaleta Speed Concepta nie jest do końca związana z samym rowerem. Bardziej jest to zaleta marki. Trek jako jeden z czołowych producentów rowerów zapewnia fantastyczną i w zasadzie niepowtarzalną dostępność wszystkich części zamiennych. Wy jako klienci tego nie widzicie, ale my jako autoryzowany serwis, wchodząc w system komputerowy opisujący rowery Treka, widzimy ten model rozpisany na najmniejsze nawet śrubki. Każda z tych śrubek, każda z zaślepek, obejm, coverów mostka, spacerów pod lemontkę, wing, odpadów, pady, gąbki. Każda z tych części ma swój numer katalogowy. Wchodząc w model Speed Concept 2016 czy 17, jesteśmy w stanie po rozmiarze, po modelu, przez telefon w zasadzie, ustalić, której części Wam potrzeba, zamówić dokładnie tą część i w ciągu 4-5 dni 90-95% tych części jest dostępna w Polsce w sklepie. Także w szybki i komfortowy sposób jesteśmy w stanie te rowery serwisować. Dzięki i do zobaczenia w naszym następnym filmie.